Chciałem Państwa poinformować, że w dniu przedwczorajszym, w piątek ustaliliśmy, że powołujemy klub radnych lepszych w Koszalin. Na ręce Pani Przewodniczącej złożyliśmy odpowiednie oświadczenie i jest to klub, który składa się z 7 radnych. 6 radnych Stowarzyszenia Lepszych Koszalin, znanych już Państwu, przedstawialiśmy. I do naszego klubu dołącza jeszcze Pani Radna Dorota Hałat z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Proszę Państwa, w piątek również ustaliliśmy zasady funkcjonowania klubu i zasady działania. Podtrzymujemy to, co było przez całą poprzednią kadencję, mianowicie w klubie radnych Lepszy Koszalin nie ma zasady dyscypliny głosowania. Każdy, bez względu na rodzaj sprawy, ma prawo do decydowania samodzielnie o tym, w jaki sposób będzie głosował w poszczególnych uchwałach. Klub będzie pracował wspólnie, będzie budował przede wszystkim inicjatywy uchwałodawcze, takie, które będą nakierowane na realizację naszego programu, z którym szliśmy do wyborów. Bardzo proszę o pytanie. Może Pani Dorota tutaj, bo to jest... To znaczy jest to decyzja oczywiście Rady Powiatowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej, do której oczywiście ja również się przychylam i przychylałam i oczywiście przekonywałam swoich kolegów i koleżanki o zasadności wstąpienia do klubu Lepszy Koszalin. Poza tym chciałabym powiedzieć, że program, który jest prezentowany przez Lepszy Koszalin, jest bardzo duży i spójny z programem Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Wszystkie wcześniejsze nasze ustalenia i porozumienia, które były zawarte w trakcie drugiej tury kandydata na prezydenta pana Artura Wezgraja, są teraz właśnie realizowane. To znaczy właśnie fakt, że przystąpiłam do klubu radnych Lepszego Koszalina, jest właśnie tego dowodem.